A propos castingu do Mam Talent, dużo było kandydatek? Do Top Maro. Ja co powiedziałem? Mam Talent. O Jezu, do Top Model, przepraszam. W tym roku? Nie, mam na myśli na prowadzącą. O, 6 lat temu. Znaczy wiesz co, nie wiem ile było, ale na pewno było dużo. Na pewno z każdymi, wiesz, ludźmi rozmawiali, bo ja pamiętam, to chyba było wtedy, co przyjechałam na wywiad Szymona Majewskiego. I akurat w tym czasie to było, ale wiem, że mnóstwo na pewno, wiesz, każdy, wiesz, po to Top Maro, wiesz, w Stanach. America's Next Top Model, Germany, Heidi Klum, Germany's Next Top Model, to wiesz, każdy wiedział, że to jest successful program z całego, wiesz, świata, w każdym kraju, co ten program jest, to jest big hit, to każdy, wiesz, na pewno chętnie szedł na taki casting, to na pewno było mnóstwo i też przez to, że wygrałam ten casting, dużo też miałam, wiesz, momentów takich, nie będę mówić kto, ale wiesz, ludzi, co byli zazdrośni, chcieli mi zrobić krzywdę, chcieli mi na złość robić i to było przykre, ale wiesz, jestem tu, siedzę tutaj i wiesz, nie poddałam się, nie dałam, żeby ktoś... Co znaczy chcieli ci zrobić krzywdę? Znaczy osoba, która chciała zostać prowadzącą, nie została i mi robiła, wiesz, na złość, tak. To było bardzo przykre i wiesz, już tyle lat nie byłam w Polsce i tutaj się cieszę, wiesz, fajny program, nie znałam jurorów, nikogo i wiesz, jeszcze takie rzeczy mnie spotykały. Pierwszy rok nie był łatwy, nie powiem, w Top Maro, że wiesz, nie to tylko, że wiesz, że też się ludzie śmieli, o, że jak mówi po polsku, że nie umie mówić po polsku i wiesz, ja zawsze miałam dystans do siebie, tylko też na początku było takie bullying troszkę, że wiesz, że tam ludzie tam mówili, komentowali, że Jezu, co to za jakaś nie umie po polsku, jej się nauczy po polsku i wiesz, nigdy tego nie brałam do serca, tak, że przeżywałam, ale mnie to troszkę wkurzało i właśnie zdecydowałam jeden dzień z agentką, mówię, dobra, wiesz co, zrobimy koszulkę i napiszemy coś takiego, mój jakiś, wiesz, your eyes are hypnotizing, czy coś tam i pokażemy, że I don't care, że to mnie, wiesz, mnie to nie boli. I od tej pory, wiesz, teraz jest to cool. Teraz lekamy nawet są, wiesz, kiełbasy z moim akcentem, wiesz. Ostatnio, wiesz, ktoś, mama czy ktoś mi wysłały, się z tego śmiałam, że to teraz jest śmieszne, a kiedyś, wiesz, ludzie myślą, że to wszystko jest takie łatwe, że wiesz, że nikt, że wiesz, może wyglądam jak wyglądam, że wszystko, że każdy, Asiu, masz tutaj, masz prezent. I nie rozumieją, ile to pracy musiałam też z serca i też przykrości nieraz przejść, żeby coś osiągnąć. A ludzie, wiesz, myślą, że wstała rano i tak zrobiła i wszystko jej, wiesz, poszło na dobrze. I to tak nie jest.